Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Far Cry 3. Jesteśmy przy Denisie. Będzie to misja fabularna, ja się tu udałem. Przy okazji znalazłem jakiś domek i szczerze mówiąc, no i zielonego pojęcia nie mam o co tu chodzi, co tu trzeba zrobić. Nie wiem, może ktoś napisze w komentarzu, bo ciężko. Szukałem tutaj, co tu się dzieje, bo ja myślę, że to jest baza do odbicia, bo jak sobie wejdziemy na mapę, no to tak wygląda trochę, jakby to mogła być jakaś baza do odbicia. Natomiast jest tu domek, nie wiem, czy my tu możemy w końcu odbudować dom. Tu są jakieś rzeczy do wspinania, już tam byłem. No tam się za bardzo nic ciekawego nie dzieje, tutaj widzę, nie podniosłem skrzynki, już to zrobiłem wcześniej, ale wyszedłem zapisać i skończyłem rozgrywkę. O, tu jakie ciekawości, fajne ruiny. Dobra, myślę, że chodźmy do tego Denisa, idziemy do tej kapłanki, czy jakoś tak. A jeżeli wam się podoba seria, no to gościu, no to zostawiasz tu lajka, piszesz komentarz, suba, możesz wpaść na Twittera, Twitcha, Instagrama. Możemy sobie przeczytać o tej świątyni Citry. Świątynia Citry to zarówno miejsce kultu i najważniejszego bastionu Rakjat. Nigdy nie byłem w środku, ale oględziny pozwalają podejrzeć, że to jedna z najstarszych budowli na Rock Island. Krążą legendy o mocy, jaką wojownicy otrzymują od Rakaid. Nie wiem jak ty, ale ja w tę akurat wierzę. Okej. No nic, no to w takim razie chodźmy tam i zobaczmy, co tu się będzie działo. Tak myślałem właśnie, że spotka nas na start. Jason, stand still, in plain view. No sudden moves, okay? Jaha. Dennis! Who stands beside you? Trochę Did you podgłośnie come? wam. Powinno być git. Proceed! Młody You or wojownik? To me? ja. Ja wojownik. Over here, stay close. Stay close. No dobra. Damy radę. Chciałem coś. O, skrzyneczki sobie nie odpuszczę. Wchodzimy do kogoś, co robisz? Kradniesz mu koraliki. Proste, że tak. Odwieczna zasada. Czy nigdy ten go. Kto nam pisze te raporty, że on tam nigdy nie był? No, wyglądają groźnie. Ty, bliźniacy. A tu kolejny z ich bliźniaków. O kurwa, ile bliźniaków. A tu kolejni. Pięcioraczki. Sześcioraczki. Let me see your arm. This is Jason, the one I've been telling you about. Hi. Did they teach you to speak without permission in America? No, I learned that in France. Sonapankabawa. A brave joke in the face of death? Fine work. I'll give it back to you, but I cut it off! Thought you liked jokes. Very few outsiders have seen this temple. The inner courtyard, fewer still. Why are you here? I need the strength to defeat Voss and save my friends. Is that all? I will not command my army for you. You are a lamb. Not one of us. Well, then I will become. He took my brother. Busted. And I will do anything to get him back. Coś czuję, że w jej głowie narodził się pomysł wykorzystania nas w tej sytuacji. Saw the fire in you.
Zielonego zęba. O. O, chyba wiem, co to będzie za scena, widziałem na screenach. Pewnie, że tak. Jest pite normalnie, tak o. To nawet mądre słowa. O, będzie strzelany? Bo tutaj jakieś zmniejszyć obrażenia w walce. Mogę sterować? Mogę. To akurat tak, są lagi, ale to akurat nie moja wina, tylko gry komputerowej. Bo nagle zniżyła. Odnajdź to, czego pragnie Citra, bo nagle gra. Ty, ja bym tam poszedł. Kurde, a tam. Rybki się śmigają. Proszę mnie nie atakować, rośliny. Jestem eko. Torby zawsze bierę, kurwa, kartonowe, zostaw mnie. My nie kumamy, że my na haju, tak? Postaw. Sam sadzę czasem rośliny. Podgrzewam je, podlewam. Trzymam w piwnicy później. Dobry z tego zarobek. Nie, żartuję. FBI, open up! Coś kojarzę tą scenę. Swoją drogą ładna, ładna sceneria ogólnie. Siema was. Was ty szef. Te dialogi nadal dość cicho. Ale myślę, że. No, myślę, że teraz powinno być ok. Podgłośniłem delikatnie te 2 dB. Myślę, że powinno być gites. Ja sobie zobaczę ten odcinek bardzo dokładnie. Z jedną słuchawką jest ciężko, ale może jeszcze spróbuję podłączyć na głośniki i sprawdzić, czy faktycznie to śmiga tak, jak śmigać powinno. No, ja bym się tu pozwiedzał jeszcze. Co tu, jakieś karasie, nie karasie, ale bym zajebisty pomysł na odcinek z rybek. No, jak ten listet, ja lubię. To nie są takie gry, w którym można nagrywać codziennie. Ale fajnie jest zrobić taki jeden śmieszny odcinek, jak właśnie w Enlisted. Jak właśnie teraz planuję w Russian Fishing Simulator. Już trochę pograłem w tą grę, bo tak dla beki sobie grałem, więc... O kurwa. Nie bierzcie narkotyków, a was zmiecie z planszy. Zabrakło kasy? Przeszukuj trupy. Ha, zajebiste rada. Dzięki. Właśnie coś ostatnio mamona jest nieposiadana. To wiem. Ale łopatę mam. Namiar na najbliższy cmentarz. Ja myślę, że to nadal jest sen. Coś ma za bardzo wyjebane. An ancient knife,
with a decorated blade. How did you know? You talk in your sleep. Ah. There's a shanty town to the east in part of territory. Okay, then that's where I'm headed. Kurwa, jakby miał mówić przez sen, to... How are you going to find a knife? Ja mam... Simple. I'll start with the man in white. Się kurwa cieszę, że ja wszystkich swoich snów nie pamiętam, co zrobię ten mówić. Siema, mogę tu wejść? Raczej nie sądzę. Dobra, zbyt groźny jesteś. Kurwa, więcej was matka nie miała? Wszyscy ta sama morda. Żochujeć można w tym domu. Nie wiesz, kto jest kim. Wszyscy ta sama twarz. Dobra, idziemy. Jaka dokładnie misja? Opuść świątynię Citry. Damy radę. Mission complete, haha, frajerzy. W ogóle kamizelę też kupiłem. Paskudna. Zbadaj Bedtown. Dobra, poka, gdzie ten Bedtown jest. O, zajebiście, gdzie jest ten Bedtown? A, tu, o, mogę się... Uuu, szybka podróż, pewnie, że tak. Chociaż moglibyśmy akurat tam delikatnie sobie podbiec i popolować na różne rzeczy. A, w międzyczasie zabiję chyba z 40 wabołów. To nasi? Pewnie nasi, skoro mogę się tu szybko podróżować. Ale tu jest rzeczy do odblokowania. Będzie trzeba to fastem odblokować. Tak, w naszym śnie były jakieś takie rzeczy? Odwiedź bar. No ja bym na razie... znaczy ja wiem, że jestem w trakcie misji, prawda? Więc nie mogę ani zapisywać, ani nic, prawda? Nie mogę, dobra. Czyli musimy skończyć misję. I wtedy sobie odblokujemy wieże i tak dalej. Bedtown, możemy trochę przeczytać o tym. Prawdopodobnie żadne inne miasto na ziemi nie ma lepiej dobranej, ale też bardziej pozbawionej polotu nazwy. Aha, bo Bedtown. Złe miasto, albo słabe miasto. Nie można było go nazwać Darktown, Nighttown, Last Town, Celebration, czy tak czy inaczej roi się w nim od najemników i piratów. A, czyli tak średnio nasi. Albo przynajmniej od innej matki. I nie siedmioraczki. Poka. Nie no, wyglądasz trochę inaczej, więc... Jest gites. Kurwa. Świetnie pomyśleli z tą roślinnością i tak dalej. Fajnie jest, jak twórcy myślą właśnie naprzód i robią na przykład gry, albo później aktualizują na tyle, że można właśnie wdupnąć 17 tysięcy roślinności. To jest super. Co chcesz? No chyba nie mogę tu. W Assassinie możesz rzucać monetami, ale tu chyba nie mogę. Ostatnio jak mnie ktoś pytał o dwóje, to dałem. Później się okazało na piwo. Nie mogę, kto mógł wiedzieć. Ale chciałem bomb. Może i pomogę. Pomogłem kusy w tego. W pogłębieniu się jego alkoholizmu. Pomogą dla mnie. Zajebiście, tobie dam. Na piwko. Ale przynajmniej dowiedziałem się kilku interesujących rzeczy, jak na przykład, że piwo 8% może 2,30 kosztować. Kurwa, takie delikatesy za tak mało? Kto mógł wiedzieć? Sounds like Hoyt needs to step in, if it's true. Hoyt would make quick work of the guy, that's for sure. Probably kill him with his own machete. He already did with the owner of the mine. Hoyt's an artist. He'll kill this one special. Am I right? What'd you say he looked like again? All in. A skąd my mamy siano niby? Ale bym se pograł w karty. Dajcie mi możliwość grania w karty. Piętki. Nie no, to fejkowe siano, co chłopy na kapsle grają, ty. Bo mi się zesrał, jakbym widział. Nienawidzę pająków i wszystkiego. Siedzieliśmy mężczyznę ubranego na biało, pozostając niezauważonym. No, ze wszystkich rzeczy akurat pozostawanie niezauważonym idzie mi najgorzej. No, niestety. Nie, kurwa, nie zostałem stworzony. Nie daj się zauważyć. Jest mężczyznę.
Idę przecież, ale to nie idzie. A pierdolę, my tak sobie będziemy teraz podróż robić? Coś się odwróci. Trzeba myśleć. Lewo. Haha, i co, frajerze? A? Dobra, ty. 300 IQ, przewidziałem. Kurwa. Przecież mam go, co? A, kurwa. O, tak myślałem. Myślałem, że nawet jak się na chwilę odwróci, to pasek zauważenia. Chłop ma niesamowicie szybką reakcję. Kto mógł wie? O, mapa. Jest tu Poland. Polska górą jest. Dobra, na spokojnie, tylko ja nie mogę tak. Ja nie umiem w takie rzeczy. No idź, no rzecz, proszę cię. Ja nie umiem w takie wolne rzeczy chodzenie. Nie, no i tak sobie będę zadupcał po nim? To chodzi tak wolno. Może ja jak sobie obetrę uda. To max, ale... Wtedy chodzę dość dziwnie. Robię taki rozkrok, kurwa. Nie zauważy mnie jak się odwróci? Dobrze, że ma minus 72 i wadę wzroku, kurwa, tego. że nie widzi na daleko. A widzi na blisko, czyli minusy chyba, nie? O, tutaj rybkę chciałbym kupić. O. Beniz? Nie, kurwa, spasuje jednak. Where's my fucking money? I'm sick. I don't fucking care, twer. Better not be holding out on me. Nie mogę, chciałem go zabić, ale nie mogę. Ja się tu wrócę, zapamiętam. Chłop z czapeczką, niebieskie ubranie. Zobaczycie, jeszcze go rozkwaszę. To śmieszne, że nawet takie sytuacje w grach komputerowych mnie najbardziej dziwią. Pewnie w normalnym tym to bym powiedział, ale szkoda, że akurat dzisiaj mam kontuzję, bo bym mu najebał. Tak to już jest. Zauważyłem, że tam gdzie są lilie, to są chyba lilie wodne, tak potocznie można to nazwać. W każdym razie będziemy wiedzieć o co chodzi, jak powiem lilie wodne. To często tam gdzie są lilie wodne, to występuje również kurwa i krokodyl. Nie podoba mi się to. Wtedy co zaskoczyliśmy, to ja sobie zobaczyłem powtórkę, co nas złapał krokodyl w poprzednich odcinkach. To wydaje mi się, że twórcy gry bardzo mądrze położyli tam krokodyla, żeby nas wystraszyć, ale nie było to zaskryptowane. Po prostu tam czyhał. Można go zobaczyć, gagatka. Jak sobie powtórkę walniemy. O kurwa, magiczne drzwi. Smart home. Sukces. No, ja nie wiem, czy to sukces. Wejść do chaty. Aha. FBI. Jason Brody. Really? Yes. So you're Snow White. Yes, or no. Which one gets me blown up? Pragmatist. Promising. But do you consider yourself a patriot, Mr. Brody? Thing is, the real patriot doesn't just put his hand on his heart while holding a hot dog at the ball game. That's a gosh darn cakewalk, pardon my French. The real patriot suckles at the teat of Lady Liberty. Upon hearing of the death of a brother at war, the real patriot asks, did we win? And then rejoices at the pronouncement of victory. So,
Are you a real patriot or one of those Walt Whitman hippies who cries when the jean store runs out of pocket squares? A real patriot. Bingo. That's what I like to hear. Ja bym powiedział, że hippiesem, ale no dobra. I'm zeroing in on Keith Ramsey. Why are you looking for them? It's my job to know this island inside and out. I can help you, but you gotta play the game. There's something I'm looking for. We'll trade favors. Deal. Wejdź do chaty i zmierz się z obcym. Porozmawiaj z... No. Ale jak? Nie rozumiem. Muszę wyjść? Nie? Dzień dobry, chciałem z panem porozmawiać. No, co mam zrobić? Chłop tam siedzi na bank i mi gada tam z kibla. Teraz się mnie bombą. Ty, no co mam zrobić? Z nim porozmawiać, ale jak? Nie no, co jest? Halo. Porozmawiaj. Dobra, no to... God damn it. No to... Ale jak mam z tobą pogadać, ty? Halo? Pani gra komputerowa. A! O, wow. No, jest... Musi nastąpić wymiana okularów. Jason. I'm not gonna confirm or deny that. Just messing with you. I work for Langley, Agent Willis Huntley. Oh, great. I need to get help from the Army and the government. You can't. I'm embedded, not really in contact with Central Intelligence. So, you're alone here? No. You kidding? I got a whole team. They're out in the field, but they'll be back. These scans they sent have opened up a grade A can of worms. I can't talk to you about it, but trust me, it's big. Sounds huge. Może was ma na przykład atomowe. To by było dość niebezpieczne. Miotacz ognia. Biorę. Flamethrower. This beauty was invented in Krautland. Hoyt Volker is the boss of a very good friend of yours, Voss. He also happens to run the largest slave trading ring in the South Pacific. On top of that, he grows drugs. If we set fire to his fields and his boat, przypłynie tu choćby kajakiem. I get what I want, and we learn more about your friends. Capisce? Capisce. I feel like that's only an Italian thing. Only Italians can say that. It's like spraying furniture gold. You know what I mean? Anyway, here's the gun. Wow. Proszę, daj mi gro wybrać, na co chcę zamienić. Don't forget the boat. Jaha, tylko... I got it. I'm trusting you on this thing with Hoyt. Niech mi gra da mi wybór jakiś, żebym mógł sobie to zamienić. Dobra, zajebiście, da? A. No chyba nie za to, chyba za karabin snajperski. A nie mogę chyba, co? A nie, mogę. Dobra. Pod jedynkę to, pod dwójkę to. Zajebiście. Miotacz ognia. Nikt na Rojk Angle nie wie, jak paczka radzieckich miotaczy ognia z II wojny światowej trafiła na wyspę. Korzystaj, póki są. Radzieckie miotacze ognia? Z II wojny światowej? Tak wyglądały radzieckie miotacze ognia z II wojny światowej? Nie wierzę. Ty, no muszę nacisnąć, bo nie wytrzymy. Nie działa tu. Może to i lepiej. Dobra, wyjdź z chaty. Henra. Nie, Henba. Wszystkie szafki masz Henba napisane, ty. Może hańba. Dobra, idziemy stąd. I'll play ball as long as it gets me closer to finding my friends. Nie mogę w tym mieście w ogóle używać broni? A, ale kwaśno. Local store. Here on the island. Yeah, he told me about Voss's boss, Hoyt. Hoyt Volker. Stay away from him, Jason. You think Voss is crazy? All the evil on the island, it comes from Hoyt. He took Voss's mind away from him. It is he who pulls the strings. Kine, ja w kinie. Okay, I'll be careful.
Dobra, idziemy do lokalnego, stora. Zobaczymy, że jest to coś ciekawego. Dzień dobry. Ale mi się podoba ta staruszka, która pyta, co byś chciał kupić, i wyciągnę nata. Dobra, zapasy zakupione. Nie mamy już siana w ogóle. To niedobrze akurat. Kurde, jest siano nieposiadane. Będzie trzeba bardzo, bardzo ostrożnie, jeśli chodzi o amunicję. Dotrzyj na pola narkotykowe jest nasza misja, ale rozumiem, że ta misja... Gdzie jest to? O, dość daleko. Ja bym sobie tu odblokował po pierwsze marz radiowy. To absolutnie najważniejsze, co bym odblokował. Mam nadzieję, że mogę teraz zapisać. Będzie to świadczyło o tym. Tak. Czyli teraz mamy taką misję, w której nie jesteśmy jakby w części misji. To jest ogniotrwałość, aby zwiększyć swoje bezpieczeństwo. Nie, raczej spas. Pewnie zginę 30 razy i zmienię to zdanie. No nic. W ogóle tak, mamy... Nie mamy trzech miksturek życia. Czemu? Wytwórz przedmioty, leczenie. Wykonaj. O. Teraz mamy trzy te, bo jeden slocik nam zajmowała tutaj żółta miksturka. Żółta miksturka była od polowań. Natomiast zużyłem ją, bo jest useless, według mnie. Nawet nie wiemy, na co tu można polować, więc ciężko. Ale jak zobaczymy jaką zwierzynę, to pruje. Bo to bardzo ważne, żeby tu ulepszać ekwipunek i tak dalej. Ale coś nie widzę zwierzyny. Co to jest? To są kamienie, trochę wyglądało jak jakieś zwierzę. Dobra, chodźmy na tą wieżę, to będziemy wiedzieć przynajmniej, czym to się wszystko je. Dzięki, że wszystko. Okej. Dobra. Dobra, tędy. Cyk, cyk. Cyk na górę. Nadal coś widzę, że te... Niestety te dialogi nie są tak głośne, jak powinny być. Ale... O kurwa, to mogło być niebezpieczne. Ale widzę, że... coraz lepiej. Nie jest jeszcze idealnie chyba. Ale szkoda, że nie mogę samych dźwięków dialogu ustawić niestety. I o ile mi to... Znaczy, czy mi to przeszkadza ogólnie? Tak średnio raczej. Z tego względu, że nie ma nawet dwóch słuchawek, więc ciężko mi jest w ogóle słyszeć coś po angielsku. Ja bardzo dużo często zamiast czytać napisy, to słucham po angielsku. Jak czegoś nie rozumiem, to sobie sięgam wzrokiem do napisów. Tak jak oglądam film czy coś, to tak mam. Z jedną słuchawką, no to jestem i tak skazany niestety na słuchanie wszystkiego po polsku, czytanie wszystkiego po polsku, bo i tak nie będę rozumieć po angielsku, co oni mówią na jednej słuchawce. Ledwo co po polsku jestem w stanie rozumieć. Co jest jak jest. Dobra, pokaż mi tu ciekawości w rejonie, jakie tutaj występują. To jest pewnie jakaś baza, tak. Ruiny, nie wiem co to daje, wiem, że tu są te misje czasowe, gdzie można tu niektóre robić. To jest pewnie to Bedtown. Sukces. Zobaczmy, na co tu można polować? Na gówno widzę. Na nic nie można tu polować, chyba. Chyba, że muszę bardziej przy... A, można na coś. Na co? A waboły? A tu jakieś kurwa noso... Tak jest w epoce lodowcowej, o ile się nie mylę, było to zwierzę, ale jak to się nazywa, to ciężko mi powiedzieć. Dobra, lecimy odbić sobie jeden za darmo w sklepach bazooka. Dziętki. Uuu, nowy karabin snajperski. Tylko by trzeba było więcej slotów na broń, bo na razie mam tylko i wyłącznie dwa sloty na broń. Mówię, dlatego polowanie jest tu dość ważne. Nawet nie mogę już zbierać, słuchajcie, roślin, widzicie. Trzeba będzie to posprzedawać. Wszystko. No nic, wbijamy kurwa i odbijamy obóz, żeby tutaj nie było kwasów. Niestety posiadamy miotacz ognia. To nie jest najlepsza broń na przeciwników. Czy to jest bardzo skuteczna broń, żebyśmy mieli jasność, ale no nie wiem, czy najlepsza ogólnie. Oj! Czy ja też płonę? Ja też płonę, zajebiście. Dobra, bez miotacza ognia jednak. Nie, na spokojnie, z karabinu maszynowego. Tylko proszę, żebym nie musiał tu dykać od nowa.
Pewnie się nie zapisało, co? A może gra jest na tyle inteligentna, że się jednak zapisało. Dzięki. O kurwa, a tu już rozmowa była, nie? Hey, Dennis? Jason, what did you find? The vision led me to the man in white. Turns out he's a spy or something. Funny. I've never heard of such a man here on the island. Yeah, he told me of the boss's boss, Hoyt. Hoyt, Vodka. Stay away from him, Jason. You think boss is crazy? All the evil on the island. Kurwa. Gaś, gaś, gaś. Took boss's mind away from him. It is he who pulled these strings. Ja pierdolę, chłopy jebanymi mołotowami rzucają. Podpalając wszystko wokół. Który to taki, kurwa, zabawny? O, widzę. Kurwa, to cała ekipa śmieszkowych gości. Jeszcze biegną na mnie, jak płoną. Wyjdę upcać. Gaś się. Czy ty strzelasz z bazuki? We mnie? Dobra, jest. No to nie są nawet na trudnym poziomie najtrudniejsze zadania. Fajne jest to, że oni padają zazwyczaj na hitki, więc... Więc spoko. Dobra, mamy posterunek wyzwolony. Daje nam to szybką podróż oraz fakt, że możemy tutaj posprzedawać różne rzeczy, co jest okej. To jest fajne. Dobra, wbijamy. Nowy automat z bronią. No. No wiem o tym, właśnie zamierzam z niego skorzystać, posprzedać. Szybka sprzedaż, tak. Strasznie dużo przedmiotów mamy w eku. Strasznie dużo, wydaje mi się, że... Nawet nie mogę ich sprzedać. A, mogę. Dwa razy muszę kliknąć. Nie wiem, wydaje mi się, że trochę tych liści zielonych posprzedaję. Zostawię miejsce na skóry, bo są chyba bardziej istotne. Jakieś karta pamięci, tutaj jakaś apteczka, cokolwiek to daje. Tu też jakieś gówno, amunicja, dolce, zajebiście. A w ogóle tą amunicję możemy w sumie uzupełnić. Nie dużo jej straciliśmy, ale zawsze to kilka amo. Nadal mam niestety ten problem z amunicją, że jest nieposiadana i często się kończy i później muszę maczetą nadupcać. Dobra, przynajmniej nie będzie patrolu w okolicy, to jest fajne. Tutaj jakieś miasto, woboły, tutaj sklep. Pętla Pacific Coast. Tu mamy jakiś wyścig. Właściwie nigdy nie korzystaliśmy z tego wyścigu, więc myślę, że jako dodatkowa aktywność na sam koniec odcinka możemy raz spróbować. W wyścigu jeszcze zmierzyć się okazji nie mieliśmy, więc... Jest to taki typowy znaczek do wyścigów, więc... Mam nadzieję, że to będzie wyścig. Chociaż w Far Cry'u to nie wiadomo, zaraz się okaże, że to wyścig spierdalania przed przeciwnikami albo coś takiego. Ciekawe, czy jest to jakieś tier lista furek, które są najlepsze. No? Cel, o kurwa. No ja bym dał, że nowicjusz. No, to... A, 3, 2, 1 i mogę... Dobra, a, to taki race. Czyli zadupsamy na checkpointy. Okej. Okay. To $75. Coś nie czuję, żeby to było opłacalne. Zdrowie psychiczne. $75. Ryzyko śmierci. No, nie czuję tego. Mogłem tu ręcznego zarzucić. A gdzieś zgubiłem go, kurwa. Ja tu próbuję ręczne zarzucić, a tu się okazuje, że chłopiec, że to zapalniczka, kurwa, auto w samochodzie. Spryski wasze na przednią szybę. Nie udało się. Ty, no ale ja myślałem, że ja po drodze chociaż będę jeździł. Nie no, chyba mamy to. Wydaje mi się, tak, nie wiem jak bardzo będą oddalone inne checkpointy od siebie. Ale wydaje mi się, że na chillku. Dobra, to w sumie jak już tak jadę, to mogę się pożegnać, żeby nie przedłużać później. Dziękuję bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka i pamiętajcie, że możecie wpaść na różne inne. Zostawić lajka, komentarz, suba, jeżeli podoba ci się seria. Wpaść na Instagrama, Twitcha, Twittera, mój drugi kanał vlogowy, tam teraz pojawił się materiał niedawno, po pół roku. Algorytm YouTube'a, znaczy mam nadzieję, że się pojawił, bo dzisiaj planuję go nagrać.
Tyle. I teraz dokończymy sobie wyścig. Ja wam życzę, słuchajcie, miłego dnia. Oraz miłej nocy. Chyba timingowo się... O! Ręczny! Trzeba przy... O, udało się. A, miłego dnia oraz miłej nocy. Do zobaczenia. Ponownie zacząć? Nie. Trzymajcie się. Widzimy się jutro, bo odcinki na tym kanale są codziennie.